Szkoła podstawowa nr 59 remontu i rozbudowy domagała się już od wielu lat. Prace zaczęły się w listopadzie 2012 i miały zakończyć się w lutym bieżącego roku. Niestety, jeżeli chodzi o nadchodzący rok szkolny, od 1 września dzieci będą mogły korzystać jedynie z wyremontowanego boiska oraz terenów przy szkole. No niestety faktycznie budowa szkoły podstawowej nr 59 ma pecha i trzeba to sobie powiedzieć uczciwie i uderzyć się w pierś. Niemniej jednak tak naprawdę są dwa główne powody, dlaczego ta inwestycja się tak nam przeciąga. Jeden powód to taki, że w pierwotnym projekcie wykryliśmy kilkadziesiąt błędów konstrukcyjnych. Projektanta wielokrotnie wzywaliśmy do tego, aby poprawił swój projekt, ponieważ użytkowanie tego budynku wiązało się z pewnym niebezpieczeństwem. Niestety projektant mimo wielokrotnych wezwań do poprawy swojego projektu nie chciał tego wykonać. Nie wywiązał się ze swoich obowiązków, stąd też jedyną naszą możliwą ścieżką było rozwiązanie z nim umowy, co niestety już przeciągnęło nam w czasie całą inwestycję. Przeszkodą w budowie były nie tylko 33 błędy konstrukcyjne, ale dołączyło do tego również bankructwo głównego wykonawcy. Miasto zatrudniło nowego projektanta, a na początku czerwca ruszył przetarg na nowego wykonawcę, który wykona poprawki w konstrukcji budynku oraz dokończy budowę. Nie zmienia to jednak faktu, iż dzieci w tej szkole uczą się na dwie zmiany. Rozbudowa szkoły miała się zakończyć tak naprawdę, bo ona jest etapowana. Jest nowa część i dzieci miały być ze starej przeniesione do nowej i miała być stara część również wykończona. Całość inwestycji około 13 milionów. Zakończona miała być, liczyliśmy, że w lutym w tym roku będzie. Natomiast już w ubiegłym roku, w wakacje, dyrektor szkoły i rodzice zaniepokojeni, że nic na tym placu budowy się, znaczy inwestycja się zatrzymała, poprosili Komisję Edukacji i my w ubiegłym roku, z początkiem roku szkolnego, wrzesień, październik, byliśmy tam z Komisją Edukacji i widzieliśmy tę, właśnie dramatyczną sytuację. Inspektor nadzoru budowlanego wstrzymał budowę dachu w szkole między innymi przez to, że zaprojektowany strop nie był wystarczająco wytrzymały. Przy temacie szkoły nr 59 nasuwa się pytanie, dlaczego nikt nie monitorował postępów budowy, zanim wykonawca ogłosił upadłość. Fakt, że do tej pory nie jest zakończona i że nie będzie gotowa do września, jest pokłosiem jakichś niezrozumiałych decyzji. I tutaj rzeczywiście trzeba poprosić tych radnych, którzy reprezentują tamten rejon miasta, o to, żeby postarali się to wyjaśnić. Ja mam podobną sytuację u siebie w szkole podstawowej nr 14, z wiecznie nieoddanym orlikiem. Mam nadzieję, że niebawem się to zakończy, ale tak jak mówię, jeżeli nie ma nadzoru radnych, no to takie sytuacje się zdarzają. Radny Marek Duklanowski podkreślił, że takich sytuacji w naszym mieście moglibyśmy uniknąć, gdyby wszelkie większe inwestycje w całości były skupione w Wydziale Inwestycji Miejskich. Sytuacja jest sytuacją złą, tak? Osiedle Kijewo nie jest osiedlem, które rozbudowuje się w ostatnim czasie. Owszem, jest jednym z kilku, które odnotowuje na terenie miasta przyrost liczby mieszkańców, ale nie jest to przyrost tak dynamiczny, jak choćby w Warszawie. Był czas, było wiele lat, kiedy można było tę szkołę przygotować i prawdę powiedziawszy, to, że dzisiaj gdzieś kwestie jakby niezwiązane z prowadzeniem inwestycji przez miasto, czyli choćby pewne sytuacje zewnętrzne w postaci, dajmy na to, upadku przedsiębiorstwa wykonującego te prace, no trudno jakby nie brać odpowiedzialności za to. Będziemy oczekiwać tutaj wyjaśnień na pewno od pana wiceprezydenta Soski w tej sprawie. Nie może być tak, że rzeczywiście miejsce, które domaga się, i to domaga się faktycznie od wielu lat, inwestycji oświatowych, tych inwestycji oświatowych de facto nie ma. W momencie, gdy budynek będzie gotowy, przeniosą się tam uczniowie, a wykonawca zajmie się generalnym remontem starej części szkoły. Dzieci będą mogły pójść do nowej szkoły najwcześniej 1 września, ale nie bieżącego, a 2015 roku.